Cześć. Nagram jeszcze w szybkości krótszy filmik, dlatego że mam już bardzo słabą baterię. Nie mam czasu jej ładować. Naładuję ją dopiero w chwili, gdy znajdę jakiś nocleg. Ale jestem w pięknym miejscu. Platforma widokowa Rudolfów Kamen. Czeskim, szwajcarsku. Piękne miejsce, więc gdybym ja wam tego nie nakręcił, to byłoby naprawdę szkoda, dlatego że miejsce jest interesujące i piękne. Dobra pogoda, no pogoda, dobra do chodzenia. Natomiast nie jest jakoś ekstra słonecznie. Także ta widoczność jest troszkę ograniczona. Wejście na Rudolfów Kamień jest dość ciężkie. No, zostawiłem kamień, przepraszam, zostawiłem plecak po to, aby móc wejść trzymając telefon w ręku. Były tutaj stopnie. Kiedyś dawno temu z piaskowca zrobione. Teraz to wszystko jest ślizgie. I znowu zrobię to tak, że nakręcę filmik chodząc po tych stopniach. O. Ślizgo. Ale mam nadzieję, że z kłopotów dostanę się na górę. Jeszcze jedna drabinka. Tym razem użyję. O, przepraszam, no prawie ręki. No to wejście jest dość ciężkie. Idziemy. Turyści. Miejsce odwiedzone przez turystów. No, no. Już do. Dobrý den. Tak, dobrý den. Budete na YouTube, jo? Souhlasíte? Budeme na YouTube. Ano. Tak. Takže vejště tutaj. Rzeczywiście. Ślizgo. Ja chciałbym tutaj się znaleźć podczas ulewy. Naprawdę można złamać sobie kark. Pan mi ostrzegał, że wystup jest ciężki. I tak rzeczywiście jest. Wy też chodząc na Rudolfów Kamień bądźcie ostrożni. Dlatego, że jest tak jak mówią, na górze znajduje się buda, w której mógłbym spać, ale po pierwsze porządnie tutaj wieje, porządnie. Ja będę tutaj się wspinał z plecakiem. Książę Rudolf Kiński, narodzony 1802-1736, właściciel państwi, czeska kamienice. Pojechał z Dolanii w Rycholu, była skala przejmenowana z wysokiego kamienia na Rudolfów Kamień. Rudolfów Kamień, to tutaj od tego pana nazwa. Zrobię jeszcze widoki z każdego okna.
I tak, tutaj ludzie się zmieniają. Tak. Rudolfów kamień.